Cześć i czołem, witam Was w tym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy robili mieszankę różnych smaków, a mianowicie będę brała Wasze luki, składała je w całość i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc reklama i zaczynamy! Zostawcie koniecznie także łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, a teraz już przechodzę totalnie do filmu. Na moim serwerze na Discordzie, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam, linka macie poniżej w opisie tego filmu, zrobiłam specjalny kanał, który nazywam Burzą Mózgów, gdzie mogliście wysyłać screeny swoich looków i będę teraz wybierała na przykład jakieś kolory albo ubranka, które Wy macie w swoich lookach. Tutaj od tej osoby chyba wezmę kolor pastelowy. Zrobimy tego looka w kolorze pastelowym. W sumie to kolorach pastelowych. Powiem Wam szczerze, że myślę, że to będzie dość trudne zadanie, ponieważ będę musiała szukać wszystkich koszulek, spodni i czego tam jeszcze będziemy chcieli w odzieży. Zdejmę sobie teraz wszystko z mojego konta i ogólnie ostatni look też był w sumie taki dość pastelowy i nie wiem, czy to dobry pomysł, że wybrałam teraz też, ale niech będzie. Na samym początku w sumie wybrałabym jakieś włoski i szczerze Wam powiem, że nie mam pojęcia, jakie wybrać. Tych looków jest naprawdę sporo i te w sumie mi się podobają. Tam wcześniej były, o, właśnie takie. Również były tutaj włosy, których używałam kiedyś do looków. O, te też często używałam. Co to są za włosy? To są chyba włosy z nowego motywu. Tak, to są włosy z nowego motywu i powiem Wam, że one są ładne i w sumie możemy coś z nich zrobić, tylko oczywiście muszą być w pastelowych kolorach, chociaż nie wiem, czy włosy zrobić w pastelowym kolorze, czy w normalnym, ale może pierw skleję jakoś całego looka, że tak to powiem, a następnie zajmiemy się kolorami, ale tak wstępnie wezmę sobie jakiś kolorek. Właśnie looka zrobiłabym coś w takim stylu, że nie będzie to taki zwykły look, tylko na przykład jakieś rogi i tak dalej. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale myślę, że tak będzie z tymi włosami wyglądał o wiele lepiej. Chociaż w sumie na razie wzięłabym ten topik, bo ten topik nie jest po pierwsze zły, a nawet mam go na pierwszej stronie, nawet o tym nie wiedziałam. Od razu zmienię sobie na razie jego kolor, na przykład na różowy. Czas teraz poszukać jakiejś spodni i powiem Wam, że te całkiem mi się podobają i one chyba też są jednymi z nowszych spodni na MovieStarPlanet i to są te spodnie. Szczerze nie są złe i chyba nawet miałam je w looku na Chloe, ale to jeszcze się zastanowię, czy je ubierzemy. Na razie zmienię sobie na przykład jakieś kolory i w sumie ustaliłabym już, jakie kolory mniej więcej w moim looku będą. Włosy w sumie zostawiłabym takiego koloru. Chyba jednak zostanę przy różowym i niebieskim, bo to jest bardzo ładne połączenie tych kolorów, ale powiem Wam teraz, że te spodnie nie pasują jakoś ekstra. A może spódniczkę bym wzięła? Tutaj znalazłam taką w kratę. To jest chyba ta spódniczka, o ile się nie mylę. Prawdopodobnie jest to ta spódniczka. Zaraz zmienię sobie kolor na taki fioletowy, bo to w sumie jest fioletowy, a nie niebieski. Ale powiem Wam, że jest jednokolorowy i to jeszcze w takim kolorze wygląda źle. W tym looku zainspirowała mnie maseczka i chyba ją założę. W kolorze włosów ją na razie wzięłam, najwyżej później ją jakoś zmienię albo w ogóle usunę. Z tego looka wzięłabym okulary, przynajmniej na razie. Ta spódniczka może całkiem ciekawie wyglądać do tego looka, więc ja zajmę się jej szukaniem. No, wyglądać wygląda lepiej niż tamta, ale nie wiem nadal, czy to będzie to. Tak jakoś nie pasuje mi to z tą koszulką. Z tego looka wzięłabym buty. Będą to kozaki. Szukajmy kozaki. Tylko nie wiem, które to są, bo znalazłam tutaj z takimi marszczkami, ale to chyba nie są te. Chociaż jak zmieniłam je na czarne, to mogą być jednak to te butki, bo nie wydaje mi się, żeby były inne, chociaż te, ale a może to są te kozaczki? Zaraz sprawdzę. Dziękuję za pozdro i za kolejne pozdro. I za jeszcze jedno pozdro. Myślę, że to będą chyba jednak właśnie te buciki, tylko że
nie wiem, jaki wziąć kolor. W sumie powiem wam szczerze, że ta spódniczka nie wygląda najgorzej do tej bluzki, ale wzięłabym chyba w jednolitym kolorze wszystko, chociaż tak się mega, mega zlewa, ale wygląda to o wiele lepiej niż tamto. Zmieniłabym chyba jednak te włosy oraz maseczkę i teraz przeszłabym do jakiejś odzieży wierzchniej. Tylko czy ja cokolwiek tutaj znajdę? Teoretycznie jest tutaj kurteczka, którą zawsze ja ubierałam do looków, ale nie chciałabym jej tak za bardzo powtarzać, w szczególności, że ona za dobrze może jednak nie leżeć w tym luczku. Wiecie co? Najgorzej to nie jest. Ja chyba na razie zostawię tą bluzę, czy tam kurteczkę, jak kto woli. I zajęłabym się teraz jeszcze poszukaniem jakichś innych włosów, bo te nie za bardzo do tego pasują i te są całkiem ładne. Weźmy sobie fryzury, długie włosy, ponieważ tak będzie łatwiej mi to po prostu znaleźć. Z przykrością chciałabym oznajmić, że takich włosów albo po prostu nie znalazłam, albo ich nie ma, albo po prostu je ominęłam, bo przejrzałam wszystkie włosy w kategorii długie i nie znalazłam niestety, ale tych włosów. Przejrzę jeszcze raz do tyłu i zobaczymy, czy może tym razem mi się uda je znaleźć. Najbardziej podobne znalazłam te, tylko że one to chyba nie są te, bo mają trochę inną grzywkę, więc nie sądzę, aby to były akurat te właśnie. I myślę także, że jednak to są dość nowsze włosy niż te starsze, więc nie wiem, czemu zapędziłam się tak daleko. Wiecie co, chyba doszło do tego, że znalazłam te włosy i są one na 9 stronie, ale są za diamenty. Może dlatego nie zwróciłam na nie zbytnie uwagi, bo jak wiecie, to ja włosów za diamenty i ogólnie ubrań nie za bardzo kupuję. Szkoda, że nie mogę tak fajnie sobie tych włosów pocieniować. Tak byłoby chyba najlepiej, bo powiem wam szczerze, że jeżeli miałabym wziąć jednolity kolor, to tak trochę słabo to wygląda. Chociaż nie wiem. Dobra, na razie wezmę jednolity kolor i teraz zdjęłabym tą maskę i powiem wam, że wzięłabym coś na głowę, bo naprawdę tak pusto, no pusto. Może właśnie jakieś rogi? Powiem wam, że chyba już skończę tego looka, bo głównie wszystkie rzeczy, które tutaj są w nim, są to rzeczy, które zostały wybrane z waszych looków. Ale myślę, że ciekawie by także było, jakbym dodała parę rzeczy od siebie samej i mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało najgorzej. Bo powiem wam, że dodatki to będzie najgorsza rzecz w tym looku, bo nie wiadomo tak naprawdę, co tutaj dodać, żeby było ładnie i dodatków jest chyba nawet najwięcej na MSP i nie za bardzo chce mi się ich wszystkich szukać. Pamiętam, że w tych lukach były jeszcze kabaretki, więc ja dołożyłabym sobie od samej siebie, ale także od was z luków kabaretki. Zastanawiałabym się nad kwiatkami, ale jeżeli mam być szczera, to te kwiatki są za duże na tego luka. Nie wiem, tak tutaj wygląda to mega, mega skromnie, a na głowie byłoby pełno kwiatów. Dodałam te płatki róż i zwykłe kwiatki w kolorze niebieskim, czy tam takim podchodzącym pod fioletowy oraz pastelowy róż. I dodałabym jeszcze coś. I zastanawiam się także, czy przypadkiem nie zdjąć tych okularów, dać inne, bo jednak te okulary tak troszeczkę mi nie pasują. Tutaj dodałabym jeszcze taki wisiorek, może w kolorze takim właśnie niebieskawym. I przejdźmy może właśnie do tych okularów. Gdzie mamy tutaj okulary, biżuteria i okulary. I chyba zmienię sobie także wisiorek na taki bardziej skromniejszy, żeby tego nie było tak bardzo widać. Bo jak jest tego więcej, to raczej nie za dobrze, a chcę, żeby ten look nie był taki mega, mega dużo zawalony wszystkimi rzeczami, tylko był właśnie taki skromny. Szczerze wam powiem, jak patrzę na tego looka bez okularów jakichkolwiek, to myślę, że wygląda to świetnie. Więc ja kupiłabym tego looka, przebrała się tak, aby zostały tylko i wyłącznie rzeczy, które kupiłam i przejdziemy się do Kliniki Piękna, bo może tam cokolwiek innego znajdziemy. Aby urozmaicić tego looka. Jeszcze sprawdziłam rzeczy, które mam i chyba zmieniłabym kolor ust, bo wydaje mi się, że taki jaśniejszy byłby lepszy, chociaż jeszcze bym się nad tym zastanowiła. Przejdę sobie teraz właśnie do Kliniki Piękna i sprawdzimy, czy może jednak jakieś inne oczy, czy coś. Te wyglądają tak groźnie, a te tak łagodnie. Zmieniłam na razie głównie kolor oczu i szczerze chyba tylko i wyłącznie kolor oczu zmienię, bo te usta, które mam na sobie są w kolorze sukienki i koszulki, ale jak mam być szczera, to ten kolor oczu nie za bardzo mi się podoba.
podoba. Nie wiem, czy wziąć różowy, czy taki bardziej niebieskawy. Chyba różowy będzie wyglądał ładniej, jeszcze tylko sobie brewki tutaj wezmę tego koloru i myślę, że tak będzie spoko. No trochę creepy to wygląda, ale zawsze co innego będzie tutaj przedstawione na mojej Movie Star. Okej, więc ja już luka tutaj zapisuję, więc kto jeszcze nie polubił tego luczka, to bardzo serdecznie Was zachęcam. Oraz możecie go kupić, bo możecie kupować moje luki bez pytania. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, a jeżeli chcecie kolejny taki, to dajcie koniecznie znać poniżej w komentarzu. A ja pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate'a. Linka macie poniżej w opisie tego filmu. Oraz osoby, które dały mi się z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Klali. Więc ja się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku, więc cześć!